Wszystkie od razu. Chciałem powiedzieć, wszystkich się nie da. Mogę wszystkie wyjąć. O to co? Tak? O, to będzie duża ilość, to będzie liga. 150 kg i to jest ponad dzienna porcja potrzebna do tego, żeby zabezpieczyć całe schronisko dla zwierząt w Koszalinie, w Karmę. A kto mnie wezwał? Pracownicy tego schroniska. To jest zabawa, ale myślę, że bardzo pożyteczna, bo wezwanie padło na Facebooku. Miało być 1000 lajków i wydawało mi się, że to będzie trwało przynajmniej kilka dni, a okazało się, że to zajęło im tylko kilka godzin i że zamiast 1000 lajków było ich zdecydowanie więcej i w ogóle zasięg akcji jest niesamowity i pomyślałem sobie, że skoro rzeczywiście tak ludzie reagują i chętnie wkręcają innych, to ja się dam wkręcić i dzisiaj jestem tutaj z Karmą, przywiozłem to, co, do czego się zobowiązałem, ale fajna zabawa, nie? Naprawdę polecam innym. Pani Małgosiu, no takie akcje chyba cieszą Was. Jak najbardziej, nie tylko nas, ale przede wszystkim psiaki, a dzisiejsza akcja cieszy nas, że tak powiem, nawet potrójnie, dlatego że otrzymaliśmy karmę specjalistyczną, karmę weterynaryjną, która zostanie przekazana dla tych psów najbardziej potrzebujących. 150 kilo to jest jednodniowe zapotrzebowanie. Tak, jednodniowe zapotrzebowanie, mamy pod opieką ponad 250 psów, także każda ilość przekazanej karmy stanowi dla nas bardzo duże wsparcie. A czy mieszkańcy, politycy często wspierają schronisko? Powiem tak, polityków rzadko u nas widujemy, ale mamy nadzieję, że po prostu to wyzwanie otworzy tą drogę, że będą oni coraz częściej przychodzili, ale nie ma co się dziwić, przede wszystkim są obowiązki służbowe. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, jak najbardziej, mieszkańcy przychodzą do nas dużymi gromadami, przychodzą z dziećmi, z rodzinami, także mamy bardzo dużo wolontariuszy. To jest schronisko prowadzone przez naprawdę grupę świetnych wolontariuszy, ludzi, którzy mają własną pasję, serce do tego, żeby poświęcać się dla naszych braci mniejszych, czyli dla zwierząt w tym przypadku i naprawdę z szacunkiem do tego, co robią, bo zwierzęta są tutaj dobrze zaopatrzone, zaopiekowane i schronisko jest jedno z lepszych w Polsce. Schronisko tutaj apeluje, bo budowa obwodnicy trwa, o zamontowanie ścian dźwiękochłonnych. Czy pan będzie popierał taką akcję? Każde ekrany dźwiękochłonne na pewno są przydatne i myślę, że tutaj wyciszenie też się bardzo przyda. Ja nie wiem, czy ten projekt tutaj przewiduje, ale skoro pracownicy schroniska mówią, że nie, to zainteresuję się z tym i sprawdzę, czy rzeczywiście da się jeszcze ustawić ściany dźwiękochłonne tak, żeby tutaj skutecznie izolować przed hałasem. Od czasu do czasu będę odwiedzał.